Połowa tak naprawdę osób boi się tego, że ich zawody zostaną zastąpione. 4 na 10 zawodów może zniknąć tak naprawdę z tych zawodów istniejących dzisiaj. Natomiast nie ma się czego bać. To nie jest jakaś nowość. Kiedyś mieliśmy zawód kopisty, wynaleziono druk, pojawił się zawód drukarza, nowy zawód. Tak samo przy rewolucji przemysłowej przecież mieliśmy bednarzy, ale są pracownicy linii produkcyjnych. Więc tak naprawdę te zmiany na rynku pracy są absolutnie naturalne. I na miejsce tych zawodów, które z czasem znikną, pojawią się nowe zawody. Mamy dwa trendy takie bardzo duże, które w tej chwili występują. Z jednym z nich jest robotyzacja, drugim z nich jest cyfryzacja. I będą one zastępować w sporym stopniu część istniejących zawodów. No więc możemy na pewno spodziewać się zwiększenia tych zawodów właśnie obejmujących cyfryzację i robotyzację. Na pewno zawody kreatywne, ale nie tylko, też będą czymś ciekawym. I tutaj konkretnie mamy zawody takie jak na przykład osoby zajmujące się doświadczeniem klienta, jak to doświadczenie przebiega. I nawet jeżeli nie będziemy mieli w przyszłości kasjerów, bo zakupy będą nam zliczały na przykład maszyny bądź jakiś czytnik RFID, to być może będzie potrzeba taka, żeby tak zaprojektować sklep, żeby jak najbardziej dotrzeć do tego klienta, jak najlepiej go obsłużyć. W informatyce samej mamy bardzo duży trend, jeżeli chodzi o analizę danych, o tworzenie algorytmów, które tak naprawdę właśnie służą do tego, żeby zastępować w przyszłości pewne funkcje, które dzisiaj pełni człowiek. Natomiast do opieki nad tymi algorytmami zawsze człowiek będzie potrzebny. IT i ogólnie rozwój cyfryzacji, rozwój algorytmów jest bardzo dynamiczny. W mojej opinii będzie to około 5 lat, kiedy tak naprawdę zobaczymy bardzo wyraźnie przesuwanie się tej granicy. W niektórych dziedzinach oczywiście dłużej. No ja kiedyś kartki wysyłałem z kolonii, moje dzieci dzisiaj MMS-a, no ale jeszcze część osób korzysta z tradycyjnej na przykład poczty, więc pewne procesy zajmą dłużej. Akurat jeżeli chodzi o cyfryzację, myślę, że to jest takie 5 lat, będzie bardzo dynamicznym rozwojem.